Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, kochani. Przychodzę do Was w dniu szczególnym. Mamy dzisiaj 1 sierpnia, co oznacza, że możemy powiedzieć, że albo już połowa wakacji się skończyła, albo możemy powiedzieć, że jeszcze połowa przed nami. Więc zależy od tego, czy widzicie szklankę do połowy pełną, czy pustą. Spróbujcie swoje myśli skierować razem ze mną w stronę pięknych woni. One mają tę cudowną moc poprawiania samopoczucia. Ja tutaj przychodzę do Was z perfumami, które mam już bardzo długo, w większości. Na pewno one są już długo na rynku. Zaraz Wam o nich opowiem, bo ten 1 sierpnia i ostatnie dni lipca coś sugerują, takie mam wrażenie, że będzie to bardzo, bardzo ciekawy miesiąc, ale będzie chyba trochę chłodno. No, nie ma w tym nic dziwnego. Od 26 lipca mamy już chłodne wieczory i ranki. Więc myślę, że można już myśleć o perfumach cięższych, o takich perfumach, które może już będą nas wprowadzać w ten, no, taki bardziej wyrazisty klimat. No i lato było chyba takie, że przeskoczyliśmy nad takimi totalnymi orzeźwiaczami. Wprawdzie mówiłam o tym, że na lipie znakomita jest herbata i herbata rzeczywiście orzeźwiaczem jest, bezdyskusyjnie. Więc przychodzę do Was dzisiaj z perfumami kwiatowymi. Nurt kwiatowy w perfumach jest teraz silny i będzie się umacniał. Oczywiście bardzo ważnym nurtem są nuty słodkie, one też z nami długo, długo zostaną, ale już widać te bardzo duże marki, które miały premierę w ostatnich latach, decydowały się na perfumy kwiatowe. I było tego bardzo wiele, ja mam całkiem sporo próbek, ale próbki gdzieś mi poginęło, łatwiej pokazuje się flakony. Więc przychodzę do Was z flakonami. Chcę Wam powiedzieć, że w mojej opinii teraz będą pachniały dobrze po prostu kwiaty białe, głównie. Zaczęłabym od tuberozy. Jednym z ostatnich filmów, który się Wam bardzo podoba i no, jest chyba jakimś takim jednym z bardziej udanych na moim kanale, na pewno w tym roku, pokazałam perfumy Giorgio Blue. Marka Giorgio Beverly Hills robi perfumy mniej więcej tak już od kilku dekad. Myślę, że tak na przełomie lat 90. 80. to były ich najlepsze czasy. I kiedy przeglądałam po prostu ofertę perfumerii, zauważyłam, że ciągle perfumy robią. Zrobili te perfumy w 2016 roku i uznałam, że ta tuberoza tutaj podana podoba mi się bardzo, chociaż byłam przekonana, że znajdę coś innego. Blue sugerowało, że może to będą nuty rzeźki. One tu są, bo tu się mówi o nutach melona. Ale głównie jest ta tuberoza i właśnie w tym filmie, o którym Wam mówię, zresztą mogę go w tej chwili tutaj gdzieś tam w górnym rogu go udostępnić, mówiłam, że ten akord brzmi znajomo. Tak, brzmi jak J'adore, ale jakoś tak troszeczkę inaczej podany, więc spójrzcie na te perfumy w ten sposób. No bo po prostu te nuty tuberozowe, żadorowe są w tych perfumach obecnych, więc w związku z tym te perfumy mnie naprowadziły na to, że właśnie ta tuberoza może teraz dobrze pachnieć. A jak tuberoza, to wiadomo, że gdzieś tam będzie jaśmin, a w takich cięższych wypadkach nawet kwiat pomarańczy. No i tego kwiatu pomarańczy też nie brakowało w ostatnich premierach, na przykład Libre od Yves Saint Laurent. Tam ma być kwiat pomarańczy z lawendą. Przypominam, że mamy rok kwiatu pomarańczy, więc szukajcie go tam, gdzie możecie znaleźć. No i tak, mówiłam, że Giorgio Blue zawiera takie nuty jak tuberoza, chociaż ludzie, którzy na fragrantice głosują, które nuty są najbardziej wyczuwalne, mówią, że przede wszystkim hiacynt, lilia wodna, głowa i potem tuberoza. I ona właśnie w towarzystwie jaśminu. A w żador, to jest różnie właśnie. Żador przeszedł tyle jakichś przemian, jest tyle edycji, flankerów, że można się pogubić. Ta wersja podstawowa dalej posiłkuje się fragrantiką, ma zawierać jaśmin, gruszkę jako najbardziej wyczuwalne nuty według widzów, melon, konwalia, magnolia, tuberoza. Dla mnie żador to będzie właśnie ten z dnia premiery zawsze i wszędzie, więc tu Wam pokazuję pusty flakonik i on rzeczywiście na te chłodne wieczory, no bo tak, w ciągu dnia perfumami cieszyć się możemy jak najbardziej, ale te chłodne wieczory i ranki pozwalają już na więcej. Oczywiście żador jest zdecydowanie mocniejszym, esencjonalnym wydaniem, a tu jest właśnie taka ta tuberoza żadorowo-jaśminowa, podana tak delikatnie. Spróbujcie potestować i powiedzcie, co o tym sądzicie. Wspomniany kwiat pomarańczy, pokazywałam Wam, że już jakiś czas temu kupiłam sobie Molinarda kwiat pomarańczy i on naprawdę pachnie znakomicie. Ja w ogóle o tej porze roku tę nutę neroli, gorzka pomarańcza bardzo cenię. Zrobiłam o tym film, odsyłam. Powinien się wyświetlić link tutaj gdzieś w górnym rogu, chyba w prawym górnym albo w lewym. Kwiat pomarańczy Molinard
także od Yves Rochera. Taka tańsza wersja nie jest może już wszechobecna na stronach Yves Rochera, jej nie znajdziecie, ale myślę, że wiele osób pamięta. To jest jeszcze ciekawszy, bo on jest taki rzeźki, ten kwiat pomarańczy, ale ja też lubię, kiedy ten kwiat pomarańczy jest taki, no zawiesisty, taki, no żeby go było czuć, żeby się zaznaczał, bo to jest ciekawa woń. Ona jest bardzo, bardzo wyrazista, ale szybko znika. Wspomniane oczywiście i Libero od Yves Saint Laurent, którego gdzieś mam próbkę, ale to po pierwsze trudno ją znaleźć, a po drugie gdzieś, no nie wygląda tak dobrze jak, i tak ładnie. No z takich starszych zapachów, które na pewno wielu z Was zna, bo myślę, że mniej więcej tu w tej naszej społeczności perfumowej kupujemy podobne perfumy. Marussia od Slavy Zajcewa, ale to jest już ten zapach z dawnych czasów i tu jest to bogactwo tych nut, bo tu będą nawet aldehydy i aldehydy też teraz dobrze pachną, co ciekawe, więc polecam Waszej uwadze. Można już się dyskretnie za aldehydami rozglądać, ale wydaje mi się, że może lepsza będzie jesień do testowania. Goździki, aldehydy, cywet, sandał, ilang ilang, ambra, tuberoza nawet, poza wspomnianym kwiatem pomarańczy. Bardzo, bardzo ciekawe nuty. Co ciekawe właśnie teraz w te chłodnawe dni, bo ten sierpień naprawdę zapowiada się znakomicie, bo jest niebieskie, są obłoczki i jest taki lekki chłód w powietrzu, więc te wszystkie wyraziste wonie mają się teraz dobrze, one też będą pachniały dobrze zimą. Będę czekała na Wasze opinie, które z takich cięższych woni Wam przypadłoby do gustu. No i kolejnym kwiatem, który będzie teraz pachniał dobrze, to jest jaśmin. Ja już się pochwalę przesyłką od Ani, niedługo Wam ten jaśmin pokażę w formie właśnie filmu o zdobyczach, za którym pewnie się stęskniliście. To jest jaśmin, powiedziałabym, wręcz nieprzyjemny, animalny, bardzo, bardzo realistyczny. Dzisiaj jaśmin, odsyłam Was do filmu o jaśminowcach. Jaśmin ma dwa oblicza. Jest ten klasyczny jaśmin, to będzie ten klasyczny i mamy ten współczesny, taki odświeżony. Kilkanaście lat temu posługiwano się motywem, określeniem przeźroczyste kwiaty, więc znajdziecie też jaśmin taki przeźroczysty, ale nie to. To jest ten klasyczny francuski jaśmin, lekko brudny, lekko wyzywający, a może nawet bardzo. I bardzo, bardzo długo on utrzymuje się na skórze. Testowałam, bardzo się cieszę, bo uwielbiam tą linię Molinarda w tych flakonikach. Tu jest goździk, tu jest też kwiat pomarańczy, róża i sandał. Bardzo ładnie jest ta frakcja wzmocniona. Też testuję teraz bardzo podobne do tych perfum, to są te perfumy Joy, które dostałam w prezencie od bliskiej mi osoby i do tych perfum ciągle się jeszcze po prostu dorastam. Nie wychowałam się w świecie, gdzie jaśmin był wszechobecny. U nas tak nie było, w tej naszej Polsce za żelazną kurtyną. Chociaż powiem Wam, że ten jaśmin, ten brudny, on pobrzmiewa znajomo. Te perfumy, spróbujcie sami wykonać taki test. Znajdźcie ten stary jaśmin, czy on nie pachnie jak te stare PRL-owskie drogerie. I skoro tak, bo moim zdaniem pachnie jak jedna, właściwie taki nawet bardziej sklep z chemią i z kosmetykami, bo bywały takie wtedy, że one były duże, była część powiedzmy proszkowa, gdzie były te właśnie chemia gospodarstwa domowego i myślę, że ona wydzielała ten największy zapach, bo te proszki były w kartonach. Były oczywiście perfumy, jakieś kosmetyki, no wtedy nie było takie bardzo, bardzo drogie. Trochę jakichś takich nawet, no jak to w sklepie z tą chemią gospodarstwa domowego, misek, mydelniczek. Kto pamięta scenę z filmu Nie lubię poniedziałku i tą słynną scenę w perfumerii, to były takie właśnie perfumerie. I ja mam wrażenie, że te perfumerie, drogerie pachniały jaśminem. I stawiam ryzykowną tezę, że w którymś z popularnych proszków musiał być jaśmin. Bo ja tej woni nie lubię, ona mi się nie wydaje odświętna, nie oryginalna, nie wyjątkowa, tak jak wydaje mi się wyjątkowa tuberoza i kwiat pomarańczy, bo jej nie znałam wcześniej jako po prostu soli flower takiej nuty. Czyli jednokwiatowe, jednonutowe. Także to jest z tym jaśminem, z tym starym francuskim jaśminem jest taka prawda. Tak samo zresztą było z akordem zapachowym z Chanel, że on został dodany do mydła i tym sposobem został mocno zdeprecjonowany. No tak bywa, to jest świat, w jakim żyjemy, jest światem dość brutalnym. Jaśmin, co tu jeszcze? Oczywiście Lalique. I tu już jest takie współcześniejsze podanie jaśminu. W zimie pokazywałam Wam Nilanga i te perfumy, które sobie kupiłam marki Lalique i tu jest ta, to jest kompozycja Sophie Groisman,
ale tu jeszcze ten jaśmin jest podany właśnie na ten sposób współczesny. Nie ma tu nic z tych brudnych nut. Zapewne jest czymś przełamany. Już Wam powiem czym. Gruszką i jeżyną. No one na pewno dodają czegoś bardzo współczesnego. To bezdyskusyjnie. Kenzo d'Amour teraz dobrze pachnie, chociaż chyba się nie wpisuje tutaj w tą ekipę. Z drugiej jednak strony kwiat frangipani, który się ma tutaj wybijać. I jakieś tam nuty lekko kadzidlane. Naniosłam na skórę. Powiem Wam, jeśli szukacie perfum trwałych, to one są bardzo trwałe. Chociaż w tym flakonie podobno już nie można znaleźć, to już podobno jest unikat, ale ten różowy, łatwo dostępny i był w bardzo dobrej cenie. Ja te perfumy po prostu bardzo, bardzo szczerze Wam polecam. No i kwiatem, który bardzo dobrze pachnie teraz, jest oczywiście lilia. Takimi bardzo liliowymi perfumami, wręcz dedykowanymi lilii maryjnej. To jest Deuano Dolce Gabbana. To jest odważny koncept, żeby zaproponować właśnie taki motyw. Mary's Lily, tak na stronie Dolce Gabbana jest to nazywane. No to jest lilia z brzoskwinią. Ale to są bardzo ciekawe perfumy. Były bardzo popularne. Chyba ciągle są, więc ten akord troszeczkę tam może się Wam wydawać znajomy, troszeczkę taki, no już za bardzo swojski, ale naprawdę można ten zapach bardzo docenić. Co poza brzoskwinią? Wanilia i liczy, no to oczywiście. Może też nie do końca wpisujący się w te nuty, ale na stronach, które reklamowały te perfumy, był irys, ale biały podany. Wiemy, że irys jest fioletowy, więc akord chic od Yves Rochera wybrzmiewa różowym pieprzem, wspomnianym irysem i klimatami żywicznymi. Też teraz dobrze pachnie na wieczorne chłody. Na końcu, ale nie ostatni, powiedziałabym tak, bardzo dobrze mogą teraz pachnieć klasyki, ale też myślę, że trzeba by zacząć od małych dawek. Mogłabym pokazać najbardziej klasyczne klasyki, ale pokażę Wam takie perfumy łatwo dostępne w bardzo, bardzo ludzkich cenach. Tosca, Müller Wirtz, bardzo zacna marka z rodem z Niemiec. To za kilka złotych można kupić w internecie. Tu są, już Wam powiem, jakie nuty. Poza aldehydami, bo to właśnie będą aldehydy teraz. Aldehydy, ilang ilang, trochę nutów drzewnych, sandałowca, goździki. Myślę, że właśnie ten akord aldehydy, ilang ilang wybrzmiewa teraz znakomicie. Le Roditon, z takich większych, klasykowych klasyków. Zobaczcie ten flakonik z gołębeczkami, znak pokoju. No pokój wszystkim teraz w tych czasach, szczególnie trzeba by ten znak pokoju przekazać, więc przekazuję Wam perfumowo. To nie są perfumy, które można pływać teraz, ale tak naniesione dyskretnie mogą naprawdę bardzo ładnie się rozwijać, bo co ciekawe, ostatnio zauważyłam, że bardzo w tym powietrzu rześkim, suchym, bo wydaje mi się, że taki będzie sierpień, będzie dużo suchego powietrza. Lipiec był taki dość wilgotny, czerwiec był bardzo wilgotny, a teraz będzie suche powietrze, więc w tym suchym powietrzu umiarkowanie gorące będą bardzo ładnie się rozwijały te perfumy. Mogą wybrzmiewać takie nuty, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. I jeszcze jeden ze staruszków w bardzo dobrej cenie. Le Jardin... Ojej, Le Jardin d'Amour, chyba taka, będzie spis perfum pod filmem marki Max Factor, która później gdzieś tą markę, pod markę swoją sprzedała, tą perfumową. Tu są właśnie takie nuty, bardzo, bardzo kobiece. Irys, róża, ilang ilang, piżmo, takie, i oczywiście aldehydy. To by było tyle moich typów na sierpień. Mam nadzieję, że Wy macie jakieś swoje. Jeśli znacie któryś z tych perfum, które Wam pokazywałam, to podzielcie się wrażeniami, jak się nosiło. Chyba, że kupiliście sobie coś z nowości, to powiedzcie, co to było. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Dziękuję Wam za uwagę i życzę wszystkiego pachnącego. Pa, pa. Pachnącego całego sierpnia. Pa, pa.